Marcin Piasecki, witam w Rzeczy o Biznesie, a w studio pierwszy gość, pan Rafał Rudzki z firmy Deloitte. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o Social Progress Index, indeksie rozwoju społecznego, indeksie, który no, podobno znakomicie mierzy rozwój kraju, rozwój społeczeństwa, rozwój, poziom rozwoju no, na całej naszej rzeczywistości. Proszę mi powiedzieć, na czym polega ten indeks? Rzeczywiście indeks rozwoju społecznego to nowe narzędzie patrzenia na naszą rzeczywistość, zarówno na poziomie krajów, jak i od zeszłego tygodnia, kiedy został ogłoszony indeks dla regionów, dla wszystkich regionów Unii Europejskiej, również na poziomie regionalnej. Co mierzymy? Skupmy się na indeksie regionalnym, który został ogłoszony w zeszłym tygodniu przez Komisję Europejską wraz z autorem indeksu, organizacją Social Progress Imperative. My jako Deloitte jesteśmy globalnym partnerem tej inicjatywy. Indeks mierzy wszystko, co jest ważne dla jakości życia i rozwoju społecznego, a nie zawiera wskaźników ekonomicznych, co jest pewnym nowum rzeczywiście w uchwycaniu naszego rozwoju społecznego. Czyli te wskaźniki społeczne, czyli jakie? Wskaźniki społeczne w trzech podstawowych wymiarach. Wszystko od mieszkalnictwa, dostępu do wody, ochrony zdrowia, edukacji, ale również wskaźniki dotyczą takich aspektów jak wolności osobiste czy zaufanie do policji. Nie uwzględniają miar takich chociażby jak dochód czy produkt krajowy brutto. Czyli mamy, o ile sobie przypominam, ponad 200 regionów, tak, zmierzonych w tym ostatnim badaniu? Dokładnie wszystkie regiony Unii Europejskiej dla 28 państw, 272 regiony zostały poddane. 272. I jak wypadają polskie regiony w tym systemie? Rzeczywiście polskie regiony wypadają na poziomie średnio niższego czasami rozwoju społecznego. Za nimi są też regiony o gorszych wynikach, między innymi w Rumunii i Bułgarii. Nie jest najlepiej, ale też nie jest bardzo źle. Czyli jak jest? Które regiony z Polski mają ten najwyższy poziom rozwoju społecznego i które zajęły miejsce? Województwo pomorskie zajęło pierwsze miejsce w tym zestawieniu, jeżeli chodzi o polskie regiony. Pomorskie? Pomorskie, tak, dokładnie. No ciekawe. Stawkę zamyka województwo śląskie. Śląskie? A kto jest drugi? Drugim województwem w rankingu jest województwo podlackie. Uprzedzając zapewne pytanie, Mazowsze jest na piątym miejscu. No to przyznam, że to troszeczkę odbiega od takich stereotypów dotyczących poziomu życia w Polsce. Pomorskie czy też podlaskie. Proszę mi powiedzieć, na czym polega ich rozwój społeczny, ten wysoki? Z czego wynika ten wysoki poziom rozwoju społecznego? To bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że zarówno autorzy tego indeksu, jak i Komisja Europejska oraz inni aktorzy, którzy w tej dyskusji tak naprawdę dotyczącej warunków czy elementów naszego rozwoju społecznego, który rzeczywiście skorelowany jest w naturalny sposób z wynikami finansowymi, takimi jak PKB, produkt krajowy brutto. Natomiast nie jest to, jak widzimy z tego, co się dzieje aktualnie w rozwoju gospodarczym, także na poziomie regionalnym, że PKB nie jest miernikiem wystarczającym do opomiarowania naszej coraz bardziej kompleksowej rzeczywistości. Rzeczywiście to, co widzimy w wynikach województwa pomorskiego, to bardzo dobre osiągi, jeżeli chodzi o kwestie edukacji czy jakości środowiska naturalnego, które no, są dosyć istotnym elementem rozwoju gospodarczego. Co ciekawe, jak Państwo zobaczycie w kartach wyników dla poszczególnych regionów, w tym polskich, one działają na zasadzie takiego prostego systemu kolorów ruchu drogowego. Czerwone, żółte, zielone i różne inne kombinacje. To pokazuje wyniki danego regionu w poszczególnych obszarach, w poszczególnych wskaźnikach w stosunku do 15 regionów o podobnym, takim samym rozwoju gospodarczym mierzonym właśnie w PKB. To pokazuje i od razu identyfikuje grupę
podobnych regionów. I to tak naprawdę jest bardzo istotne w tym indeksie. Nie chodzi tylko o to, kto jest na którym miejscu, ale jakie wnioski wyciągamy z tego przeglądu. Ale muszę jeszcze dopytać, dlaczego tak słabo wypadło Śląskie? Patrząc na województwo śląskie, które oczywiście relatywnie ma wysoki rozwój gospodarczy mierzony w PKB na głowę mieszkańca. Natomiast rzeczywiście patrząc na wyniki w stosunku do regionów w Unii Europejskiej o podobnym rozwoju właśnie gospodarczym, takie elementy jak kwestie środowiskowe czy kwestie dostępu jakości wody. I kolejnym elementem dosyć słabo wypadającym jest kwestia mieszkalnictwa, czyli tak naprawdę kosztów, jakie mieszkańcy ponoszą w tym obszarze. No to są elementy, które rzeczywiście wypadają słabiej niż regiony o podobnym rozwoju gospodarczym. Wspomniał Pan o tym, że polskie regiony tak generalnie zmieściły się w środku unijnej stawki. Czyli które to są mniej więcej miejsca? Powiedziałbym w drugiej połówce. Niestety, tak. W drugiej połówce Pomorskie, które jest pierwsze, zajęło 193 miejsce. Natomiast proszę pamiętać, że oczywiście przez to, że tych regionów jest tak strasznie dużo w tej puli i niektóre osiągają te same wyniki, czyli niektóre miejsca są przynajmniej zdublowane, niektóre regiony zajmują po prostu miejsca ex aequo. A proszę mi powiedzieć, co, jeżeli chodzi jeszcze o Polskę, wymaga najpilniejszych zmian? Co się powtarza przy ocenie regionów jako po prostu wada polska, jeżeli chodzi o rozwój społeczny? Wada Polski, jeżeli chodzi o rozwój społeczny. Na pewno elementy związane z ochroną środowiska. To jest bardzo ważny obszar i kilka szczegółowych wskaźników, które opisują tą naszą rzeczywistość środowiskową. Tutaj generalnie mamy dosyć sporo do zrobienia. Nie lepiej wypadają właśnie wskaźniki dotyczące kwestii dotyczących wód szeroko rozumianych oraz kanalizacji, także mieszkalnictwa. Dodatkowo zdrowie i jakość życia mierzona chociażby długością życia czy śmiertelnością wynikającą z chorób nowotworowych. To są zapewne te cztery elementy, na które warto zwrócić uwagę, ale ten obraz wcale nie jest aż tak bardzo czarny. Rzeczywiście są obszary, w których Polska przoduje. A jakie to obszary? Edukacja. Zarówno ta podstawowa, mierzona jakością tej edukacji, ale z dostępnością edukacji, oraz zaawansowana i tak zwana ustawiczna, czyli ta, która zagospodarowuje naszą edukację profesjonalną i w wieku dorosłym. To są elementy, które rzeczywiście wychodzą w rankingu bardzo dobrze i co ciekawe, gdybyśmy patrzyli na te tylko grupy wskaźników, one czasami dwukrotnie przekraczają pozytywnie wyniki w stosunku do tych ocen jakby całościowych, co myślę, że jest... To interesujące, pozytywne. Bo na edukację są dosyć powszechne narzekania, a tutaj wygląda na to, że... Jest całkiem dobrze. Tak, na tle Unii Europejskiej wygląda to całkiem nieźle. Proszę mi powiedzieć w takim razie, gdzie się w Unii żyje najlepiej? Patrząc na całościowy ranking 272 regionów, rzeczywiście najlepiej wypadają kraje nordyckie, nie mówimy skandynawskie, dlatego że jest tam również Finlandia i Dania, oraz wybrane regiony Holandii. To są kraje o najwyższych wskaźnikach rozwoju społecznego. A konkretnie który region zajął pierwsze miejsce? Jeden z regionów szwedzkich, Övre Norrland, nie wiem, czy dobrze wypowiadam, ale jest to jeden z regionów północno-szwedzkich, gdzie rzeczywiście ten wskaźnik rozwoju w całości jest dosyć wysoki, ale jest to lekko ponad 80 punktów na 100. Więc to wcale to też pokazuje, że ten obszar do potencjalnego dalszego rozwoju, no, ciągle jest tam przestrzeń do robienia rzeczy lepiej. Ideału lepiej. Jeszcze troszeczkę brakuje. Dokładnie tak. A proszę mi powiedzieć taką rzecz, jak wypadają stolice bądź regiony powiązane ze stolicami państw unijnych? Czy no, taki jest stereotyp, znowu stereotyp, że żyje się tam najlepiej, czy to prawda? No jest to zapewne połowiczna prawda, chociażby patrząc na to, jakie wyniki osiąga województwo mazowieckie. Takich regionów jest o wiele więcej. Region Bratysławy. Czyli słabo, czy, tak? Na jest, tle całej Słowacji. Jest słabiej niż wynikałoby to z takiego zdroworozsądkowego oglądu. Tych powodów zapewne jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast rzeczywiście widzimy, że regiony stołeczne rzeczywiście osiągają średnio niższe osiągi w indeksie, niż wynikałoby to z miar tych takich typowo twardych gospodarczych. A dlaczego tak się dzieje?
To bardzo trudne pytanie. Myślę, że wynika to przede wszystkim z kwestii koncentracji pewnych procesów społeczno-gospodarczych w jednym miejscu. Te regiony zazwyczaj są dosyć duże i oczywiście kwestia spójności zarówno społecznej i gospodarczej, no myślę, że to jest największe wyzwanie. Czyli kwestia na przykład znana w Polsce, czyli wysoki poziom rozwoju Warszawy i znacznie niższy Mazowsza. Jak rozumiem, to jest problem nie tylko Polski, ale również ogólnie Unii Europejskiej. Dokładnie tak, takie elementy chociażby jak depopulacja, czyli też migracje wewnątrz regionów w poszukiwaniu dobrych zajęć odpowiednich dla danej grupy. Co ciekawe, we Włoszech jest też taka bardzo podobna sytuacja z Rzymem i w ogóle ze spójnością rozwoju regionów włoskich. Jest to kraj, który w tym badaniu zajął ostatnie miejsce, jeżeli chodzi o rozpiętość indeksów. Regiony włoskie bardzo mocno odstają i są bardzo zróżnicowane. Nawet te, które wydaje nam się, że są bogate, takie jak Piemont czy północne regiony. Czy ta rozpiętość we Włoszech jest większa niż w Polsce? Czy... Tak, jest to największa rozpiętość w całej Unii Europejskiej. Z drugiej strony wcale największe kraje, takie jak Niemcy czy Wielka Brytania, wbrew pozorom spójność czy równość rozwoju jest bardzo wysoka, zarówno w Niemczech, jak i w Wielkiej Brytanii. Wspomniał Pan o tym, że polskie regiony to jest mniej więcej 200 miejsce na 270 kilka regionów, które zostały ocenione. Kto jest za nami? Za nami są regiony bułgarskie i rumuńskie. To są dwa kraje, które rzeczywiście wyraźnie widać, nawet z nowych państw członkowskich, one rzeczywiście dosyć mocno odstają. Natomiast patrząc na wybrane regiony włoskie czy bałkańskie, możemy oczywiście znaleźć tam jeszcze inne regiony, które osiągają podobnie niskie w tym wypadku wyniki w indeksie rozwoju społecznego. Jak często będzie powstawało takie badanie? To jest pytanie, na które nie do końca znamy jeszcze odpowiedź. Ambicją Komisji Europejskiej, która od początku towarzyszy i wspiera, zresztą sama ogłosiła tak naprawdę wyniki w zeszłym tygodniu tego indeksu, założenie jest takie, żeby robić to w cyklach kilkuletnich. Oczywiście jest to dosyć kompleksowe ćwiczenie dla organizatorów, dla autorów indeksu, ale chodzi też oczywiście o kwestie dostępności danych, które bardzo ważne w tym indeksie są najświeższe z możliwych, są pozyskiwane z wiarygodnych źródeł, ale jak wiemy, nie wszystkie dane, pamiętajmy, że indeks obejmuje 50 szczegółowych wskaźników, gdzie dane musimy pozyskać dla prawie 300 regionów Unii Europejskiej w sposób identyczny. No jest to wyzwanie metodyczne, natomiast rzeczywiście to zdjęcie, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o indeks rozwoju społecznego, z tego, co wiemy, jest planowane w kolejnych odsłonach. Ale miejmy nadzieję właśnie, że przy kolejnych odsłonach tego badania polskie regiony wypadną lepiej, chociaż też do końca nie jest wcale tak źle. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Rafał Rudzki z firmy Deloitte. W Rzeczy o Biznesie wracamy za chwilę i będziemy rozmawiać o e-commerce.